Z konkretnych rzeczy to już możemy Państwu powiedzieć, że ten odcinek Wojska Polskiego, który jest od ulicy Matwiejewa Medycznej obecnie do skrzyżowania z ulicą Koszalińską oraz Mickiewicza, będzie zrealizowany. Ma on powstać jeszcze w tym roku. W ramach prac zostanie przebudowana i wymieniona cała nawierzchnia na wspomnianym fragmencie drogi. Wcześniejszy remont Wojska Polskiego na odcinku od Dzieci Polskich do skrzyżowania z ulicą Lotniczą kosztował 3 900 000 zł i trwał kilka miesięcy. Teraz ma być podobnie. W dalszym etapie Wielkopolski Zarząd Dróg planuje także przebudowę skrzyżowania Wojska Polskiego z ulicą Kamienną. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała trzeci przetarg na remont Alei Niepodległości. Dwa wcześniejsze unieważniono ze względu na zbyt wysokie koszty budowy.